Cześć wszystkim! Znowu PL7, znaczy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, w poprzednim odcinku dużo się wydarzyło. Duke został zamordowany. Zostali obwinieni za to animanci. No i w mieście pewnie zapanuje, jeżeli już nie panuje, chaos. Tak. My nie możemy wejść, ale morderca mógł. Bez... Dobra, idziemy. Musimy dostać się do Lady Web i ustalić, co robimy. Na ulicach są zamieszki. No, tak jak myślałem. Może być trudno dostać się do poprotnej dzielnicy, ale cóż. Może taki był plan Taosa cały czas. Znaleźć sobie kosłę ofiarną w postaci animantów, a potem po prostu wykorzystać ich, żeby rozpocząć zamieszki. Może i jego... Tak, może jego celem... Tak, może jego celem nie było jakby obalenie animantów, ale samo spowodowanie zamieszek. No cóż, dobra. Plebejusze rzucili się na justycjariuszy, więc co mogliśmy z tym zrobić? Ojej, ale tu bałagan. Dobra, dajmy się do paprotnego brzegu. Ciekawe jak tam w twierdzy Tygla. Oni spiskują z animantami! Odzyskamy nasze miasto! No wszystko stawiałbym na justycjariuszy. Na szczęście nie musimy chyba po żadnej stronie się opowiadać, więc po prostu pójdźmy sobie. Okej. Okay. Tam się na razie nie dostaniemy. Okej, już fajnie się zaczyna. Buty animanty. Okej. Weźmy to, dajmy komukolwiek. No tak, lecznica dusz poszła z dymem. Ta... Na to wygląda. Wątpię, żeby coś się z tego ocalało. Ciekawe, czy gdybyśmy się sprzymierzyli z rycerzami Tygla, to moglibyśmy tego zapobiec. Męczennik z dwunastki. Poznaję cię, to ty przemawiałeś na rozprawie. Czyż nie trzymasz z dwunastką? Tak, chociaż to, co usłyszałem na rozprawie, wszystko pokręciłem. Gdyby to było wystarczająco dobre dla Duke'a, byłoby dobre i dla mnie. Nie obchodzi mnie, czy animanta faktycznie go zabił. To nie znaczy, że wszyscy oni muszą za to odpowiedzieć. To nie powinniśmy się zajmować. Co ty wyrabiałeś? Pomagałem kilku animantów wydostać się z budynku tylnym wyjściem. Wielu pozostałych nie dało jednak rady. Dobra, muszę iść. Nie pokazuj się. Przeczekaj to. Powodzenia, przyjacielu. Okej. Okay. W sumie nie wiem, o co chodzi z tymi męczennikami z dwunastki. Mogliśmy wspomnieć o nich na rozprawie, ale nie pamiętam, rzeczywiście pomagali. O, shit. To nie wygląda dobrze. Ktoś zaatakował grupę dunrycką. Nie wiem, czy to byli plebejusze. Myślę, że z plebejuszami daliby sobie radę. Myślę, że to raczej Bractwo albo Taos mogli tutaj coś mieć do czynienia. Okej, okay, dobra. Wiecie co? Będę takim typowym chytrym chłopem z Radomia i pozbieram wszystko, co się da, zanim pójdziemy na górę. Tak jak myślałem. Dzień przed odejściem na emeryturę.
No cóż. Tutaj. Dobra, nic nie możemy zrobić. Dobra, idźmy na górę. Może uda nam się chociaż Lady Web ocalić. Mogliśmy być. Mogliśmy przebyć za późno. Okej. O, przybyliśmy za późno. Lady Web leży w bezruchu na swoim łóżku. Jej plecy podpiera ozdobna poduszka. Krew, która wypłynęła z rany na jej piersi, jest lepka. Prawie całkowicie zaschnięta, roztrzaskany szklany kielich leży na podłodze pod zwisającą bezwładnie dłonią. Wyczuwasz słabą aurę i zanikającej esencji. Okej, czyli chyba popełniła samobójstwo. Sięgnij po nią. Gdy jej sięgasz, zalewa cię nurt różnorodnych bodźców i doświadczeń. Kiedy wszystko ci się uspokaja, znajdujesz się w tym samym pokoju, leżąc na łóżku z kieliszkiem brandy w dłoni. Przez ściany docierają przez ciebie głosy z uliczycy, krzyki, dźwięki rozbijanego szkła i kakofonia wrzasków rozgniewanej tłuszczy. Bierzesz łyk, który od razu cię rozgrzewa. Po drugiej stronie pokoju drzwi otwierają się jednym płynnym ruchem. Do pokoju wkracza Taos. Podłoga trzeszczy pod jego rozmyślnie stawionymi krokami. Czekasz do momentu, gdy resztka brandy spłynie do twojego gardła. Dopiero wtedy się odzywasz. Byłam taka głupia. You came closer than most. A fine epitaph. Nie gorszy od innych. Koncentrujesz się, skupiając w sobie całą swoją energię. Masz wrażenie, że raz za razem uderzasz w kamienną ścianę. Nagle jednak ściana pęka i przecieka przez nią ledwie widoczny strumyk myśli. What's in Twin Elm? Did you pull that from my thoughts? I've had time to practice. Przychodzi do niewielkiego stoliska, ponosi w półpustą butelkę brandy na wysokości oczu. Wydaje się, że opróbuje wybór trunku i sięga po pusty kielich. I was saving that for someone. Co za szkoda? You know this is how it has to be. Jego słowa są niewyszone, nie ma w nich wątpliwości. Z zapasa wyciąga długi, zakrzywiony nóż, pobrudzony świeżą krwią. Lewą rękę przyciska do swojego mostka, drugą podnosi nóż i czubek skierowany jest w stronę twojego serca. Udowodnij to. Taas ustawia nóż między twoimi żebrami i wbija go. Warstwy kruchej, sztywnej tkanki oddzielają się od siebie. Po chwili wokół ostrza noża spływa krew. Mimowolny odruch spowoduje, że opuszczasz kieliszek na podłogę. Słyszysz, jak się roztrzaskuje. Resztkami sił bierzesz w obie ręce dłoni, która zadała cios. W twoim umyśle rozbłyskuje pytanie. Przez mgnienie oka, ku twemu wielkiemu zaskoczeniu, ścieżka do jego umysłu staje się przed tobą otworem i otrzymujesz odpowiedź. Prostą, ale z siłą kataklizmu zmieniającą porządek twoich myśli. Lady Web czujesz, że masz wreszcie odpowiedź, której poszukiwałeś przez całe życie. Wiesz jednak, że jej zrozumienie leży poza twoim zasięgiem. Spoglądasz na Taosa szeroko otwartymi oczami osoby, która widzi coś po raz pierwszy. Wciągasz płuca swój ostatni oddech, a wtedy czarny, jedwabny wzrok otula cię twym całunem. Center of it all, Brackenbury Sanitarium burned. And down the lane, Hodred House, the last bastion of stability in the Deerwood, had fallen silent. Now safely outside the city gate, your path points eastward to Twin Elms, where Theos is bound, for reasons that remain mysterious as the leaden key itself.
Okej, okay, bliźniaczych wiązów, rzeczywiście. No cóż, zakończyliśmy drugi rozdział z przytupem. Chodzą pogłoski, że w jednym nowicjuszu odrodziła się dusza aderskiego generała. Powódź ustąpiła, przejście przez sztormowy wąwóz jest znowu otwarte. Okej, okay, nareszcie najlepiej. Nawet we wsiach mają lepiej. Okej, okay, przejdźmy przez ten most. Chyba więcej... Nie wiem, czy będziemy tu więcej wracać. Kiedy przekraczasz most, a lot podchodzi do ciebie. Ognie z zatoki buntu rozświetlają połowę jego twarzy migoczącym blaskiem, podczas gdy druga połowa pozostaje w mroku. Mów. Finished my training in Adir, I was introduced to an organization. All I knew was that they were opposed to the unchecked spread of Enemetsi, and that they could guarantee me postings far away from the Seathwood, my father and his earl. At that time, it was enough. Uh-huh. In the early years, I thought of them as many things. Hooded men, prudent teachers, the Leaden Key. Their rules were strict, but their guidance was clear. I sincerely believe they wanted to keep Kith from the folly of their own foolish ambitions. I came to the Deerwood a little over a year ago. My orders were to gather information on Animancy in the region. A senior contact met with me every few months to receive my reports and issue new leads. She sent me to Gilded Vale to keep an eye on events surrounding the local lord, but I lost track of her shortly after that. I don't know if she was reassigned, killed, or sacrificed. Way you saw. At the time you met me, I was on my own for a couple of months. Wiedziałeś, że przybywam? I couldn't have. I'd been out of contact with my superiors for months. I needed some kind of direction. After that scrape with the locals, I was ready to get out of town. But then you mentioned that you survived that Beorik. And I thought you might be able to put me back on the Leaden Keys trail. And I was correct in a way. What we found wasn't what I expected. I knew the Leaden Key was trying to stop Animancy, but I didn't realize how far they'd gone. Murder, sabotage, abandoning entire districts to shambling horrors. Now the whole city is up in flames. Damn. I'm still not sure about Animancy, but I know I've been following the wrong master. Please. Accept my apology and my service. Let me fight with you to stop Theos. Okej, okay, mamy tu kilka opcji. To koniec, pracujesz do legalizacji, przetrzymij zaczu. Przeprosiny przyjęte. Okej, okay, to wydaje się bardzo życzliwa. Wybaczam cię, Lot, ale pragnę, żebyś szedł ze mną, a nie za mną. Nie chcę, żebyś zamienił jednego mistrza na innego. No to chodźmy. No to wynośmy się stąd. Okej, okay, ale zanim ruszymy do bliźniaczych węzłów, tak, już nie możemy nawet wrócić do Zatoki Buntu. Chwilę, a czy możemy w ogóle wrócić? Nie, nie ma w ogóle... Tak, w ogóle nie możemy już wrócić do Zatoki Buntu. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, czy to nam zepsuje questy w Kednua. Nie wiadomo. Dobra, w każdym razie bliźniacze wiązy są tutaj. Wygląda na to, że tutaj się rozegra finał tej opowieści. Ponieważ, no, chyba nie mamy za bardzo gdzie indziej jeszcze się udać. Chyba nie. Okej, okay, ale dobra. Zanim się tam udamy, wróćmy do Kednua. I pozajmujmy się ostatnimi zadaniami. Okej. Okay. Koniec rozdziału, może się coś ważnego wydarzyć. Ale nie wiedziałem, że zniszczą całą Zatokę Buntu. Tak samo z grupą dunrycką, nie wiedziałem, że wybiją wszystkich. Spodziewałem się, że... Okej, okay. Spodziewałem się, że zabiją Lady
Łeb, ale nie spodziewałem się, że wszystkich. Okej, rolnik. Nie chciałem zapłacić, więc podpalili moje pole. Kiedy mój mały próbował ich powstrzymać, dostał pałkę po głowie. Przeżył, ale od tego czasu ciężko myśli. Twój syn miał szczęście, moi strażnicy, porządni chłopi, zginęli od miecza. Chociaż się poddali, zapłaciłem łotrom ile chcieli, ale i tak zabrali mi wszystko. Jest! Co tu się dzieje? Czy mogę wam jakoś pomóc? Żądamy sprawiedliwości, terroryzujesz nas, a my się na to dłużej nie godzimy. Mów dalej. Wysłaliśmy swoich ludzi, by zebrali ode mnie podatek od zbiorów, którym rzekomo zaległem. Ode mnie zażądano myta. Podróżuję tędy od lat, ale pierwszy raz słyszałem o czymś takim. Dlaczego sądzicie, że to ja wysłałem tych ludzi? To nie byli moi ludzie. W takim razie kto? To nie byli zwykli rozbójnicy. Dlaczego sądzicie, że to ja wysłałem tych ludzi? Powiedzieli, że działają z polecenia władcy Kenua. To przecież ty. Jeżeli wrócą, to nie działają z mojego rozkazu. Usłyszeliście to z moich ust. Powiedzmy, że ci wierzymy, ale co z naszymi stratami? Co z naszymi zbiorami? I co z moim towarem? Daj im 1000 sztuk miedzi. Podzielcie to między siebie. Jesteście bardzo hojni, panie. Podziękowanie i rozdzielające pieniądze... Tak. Twoja wartość skala 3 prestiżu. Okej. Okay. Ach, rozcieczony motłoch. Nieuciągnę problem każdego władcy, prawda? To dobrze, ludzie. Nie mogę ich obwiniać za taką reakcję. Twoi podani mają wiele szczęścia, że ich władca jest dobroduszny. Ale póki co muszą zaczekać. Mam wieści na temat Lorda Gadbina. Porozmawiajmy w wielkiej sali z dala od ciekawego tłumu. Okej. Okay. Okej, okay, obawiam się, że powoli kończą mi się pieniądze, aby dali zarządzać tą twierdzą, więc... A nadzieję, że... Okej. Okay. Dobra, Danina nie za bardzo się wyszła. Dobra, mamy jakieś kolejne zadanie. Możemy to przypisać temu druidowi, ponieważ ich dwóch będziemy chcieli niedługo wziąć ze sobą. Dobra. Okej. Ta sporo mi zrabowali. No cóż. Ciekawe, czy to co ma coś wspólnego z wydarzeniami w twierdzy. Dobra, i zobaczmy. Lordzie Punio, otrzymałem wiadomość, że Lord Gadbin gromadzi najemną armię niedaleko Jenborskiego pola. Wygląda na to, że sprawy własności Kednua nie da się rozwiązać pokojowo. Earl przysłał mnie, bym wspomógł cię w samodzielnym odparciu tego zagrożenia. Jestem jedynie doradcą, rzecz jasna. Earl oficjalnie nie staje po niczyjej stronie. Porozmawiajmy o mojej armii. Skąd się biorą moi żołnierze? Wysłałem wieści poszukiwania ochotników z okolic Kenua. Mam nadzieję, że miejscowi zdają sobie sprawę, że twoje rządy będą lepsze niż Lorda Gadbina. Wspomagają cię także wszelcy najemnicy, którzy stacjonują w Kenua. Także zabierz ich jak najwięcej. Otrzymałem list od 12. Słyszeli o całej sprawie i przyślą oddział najlepszych strzelców, kiedy przyjdzie czas stanąć do walki. W jakim stanie są moje regularne wojska? To żółtodzioby, w dodatku jest ich mało. Jeśli teraz staniesz przeciwko Gadbinowi, poniesiesz poważne straty, jednak zwycięstwo nie jest niemożliwe. Na jakich szczególnych sprzymierzeńców mogę liczyć? Oddział strzelców, dobra. Musimy zwerbować doświadczonych żołnierzy. Znam parę zapewniających zaprawionych w bojach kompanii, które chętnie do nas dołączą, zapewnią opłatę. Jakieś 10 tysięcy miedziaków powinno pokryć ich żołd. Nie mam tyle w tej chwili. Dobra, na razie to wszystko. Dobrze. Dlaczego Earl nie przyzna mi oficjalnie racji? To bardzo delikatna sprawa. Lord Garby ma prawo do swojego roszczenia i dobrze o tym wie. Pozbawienie szlachcica tytułu i ziemi to niebezpieczne posunięcie. Może nawet bardziej niż zwyczajne zabicie go.
Jeśli wierzyć dworskim plotkom, to niewielu członków rodziny Gadbina przejmie się jego śmiercią, więc Earl nie musi się szczególnie martwić. Jednak utrata roszczenia i tytułu, takie spory często wzbudzają nienawiść całego rodu i ich politycznych sojuszników, nie wspominając o niepokoju wśród innych arystokratów. Wojny wybuchały z bardziej błahych powodów. Nie, jeśli roszczenia Gadbina mają zostać odsunięte, musisz to udowodnić Earlowi i pozostałym, że masz prawo do Kednua. Tak działa szlachta w Jeloniebożu. Ile mam czasu? Wystarczająco dużo. Chodzą pogłoski, że Gadbin doświadczy serii nieszczęśliwych i niemożliwych do przewidzenia problemów, nim zbierze armię, ale za długo bym nie zwlekał. Mam fortecę z mocnymi murami. Czemu nie poczekać, aż armia Gadbina przyjdzie do mnie? Lord Gadbin nie jest na tyle głupi, by niszczyć Kednua tylko po to, by cię zabić. A jeżeli schowasz się w twierdzę, będzie mógł gnębić swoich poddanych w okolicy. Earl Bedmer uzna, że brak działania jest oznaką niezdolności do wypełnienia obowiązków włodarza Kednua. Utrata jego wsparcia będzie niosła poważne konsekwencje. Musisz stawić czoła Lordowi Gadbinowi. To jedyne wyjście. Okej. Okay. Musimy zebrać 10 tysięcy miedziaków na armię. Tak myślałem, że będę żałował wydania całych pieniędzy, jakie mam, ale cóż. Młot urzędnika zakończona. Herwis powraca do Warum i zdobywa doświadczenie. Okej. Okay. Ostatnie namaszczenie na prawo. Szczegóły. Święty blask. Obszar działania plus 5 metrów. Okej. Okay. Czyli święty blask dla dowolnej postaci. Okej. Okay. Czeka na ciebie w wielkiej sali. Okej, okay. Zobaczymy to. Okej. Okay. Nie widzę tutaj żadnej skrzyni z łupem, więc chyba musimy wyjść i wrócić. Przy okazji wygląda na... udało nam się po raz pierwszy wykonać jakieś zadanie. Wcześniej najwidoczniej one znikały i jakiś błąd. Ale teraz widzimy chyba, że poprawnie się wykonało. W żadnych poprzednich zadań nie dostaliśmy żadnej nagrody. Okej. No cóż, dobra. Wiecie co? Udamy się teraz do głębi może. Tylko chciałbym wziąć kanę. Wygląda na to, że kogoś musimy wyrzucić, żeby wziąć kanę. Wiecie co, mógłbym pozbyć się niezłomnego, ale go chciałbym zachować. Gili nie chciałbym osłabiać, bo ona i tak jest już do tyłu zawsze. Doświadczeniem. Myślę, że z rozpaczoną matką na razie się pożegnamy. Weźmiemy kanę, a ją weźmiemy z powrotem, jak już zakończymy głębię. A przynajmniej tą część, której kana jest zainteresowany. Chociaż kurczę, ona byłaby mi potrzebna do rzucania tych swoich marionetek. Dobra, jeszcze się zastanowię nad tym. Walczysz za lud, bo widzisz w nim coś, co warto bronić. Coś więcej, co więcej, ktoś komu ufasz też tak na to patrzy. Potem wracasz się na chwilę, a ci robią taki numer. Zaś osoba, która nakłoniła cię do pomocy, zniknęła. Lud pozbawiony przewodnictwa zawsze rozczarowuje. Ha! Nie za tych tutaj. To już norma. 15 lat temu próbowali zabić wszystkich Etoazjan. Potem pojawia się dziedzictwo i boją się, że może czystki miały z tym coś wspólnego. Jak więc postawiają to naprawić? Dalszymi czystkami.
Nie sądziłem nigdy, że zatęsknię za gościnnością rodzimej wioski. Okej, dobra. Zastanówmy się, kogo chcemy wziąć. Myślę, że podziękujemy niezłomnemu. Chociaż on ma walkę wręcz, to może się przydać. Nie chcę naprawdę nikogo wyrzucać, a myślę, że powinienem wziąć Kanę, jeżeli chcę schodzić do głębin. I też również nie chcę wyrzucać, ona ma spore obrażenia, które mogą się przydać. Kapłana też za bardzo nie chcę wyrzucać, Alota też, bo ma duże obrażenia. To wygląda na to, że tylko rozpoczona matka jest zbędna. Toż ona też ma duże obrażenia. Okej, wiecie co? Myślę, że zostawimy niezłomnego. Myślę, że tak zrobimy. Dobra, chyba przy wyjściu z twierdzy możemy zmienić drużynę. Czy coś co od niezłomnego? Jego znakomitą kolczugę najwyżej. Oraz te buty. Kogo mówisz, Alot? Chyba nie do nas. Co? Okej. Czy możesz wejść do gajówki? Chyba. Dobra, odprawimy niesłomnego. I weźmiemy Kanę. Dobra. Naawansowało poziom, żeby jakoś się dostosować. I dobra, tutaj chyba było zejście do głębi. Chyba dwa poziomy na was, na raz awansował. Damy jemu tutaj raz. Atletyki, no i wiedzę, czemu by nie. Dobra, mamy nową strofę. Co to dawało? Obrona. Zostawienie pułapki. Aura wróg, cenność przeciwko... nie. Weźmy to, 12 stanęło przeciwko mocy świętemu. Przyjaciel, obrona, plus 10. Ok. I drugi awans. Dajmy trochę atletyki, trochę przetrwania. Ok, mamy inwokację nową. Dobra, i zobaczmy. Paraliżuje wrogów w obszarze działania. To jest fajne. Powołuje do istnienia trzy żmije. Gromadzi stępy z gubionych dusz i tworzy w nich dwa błędne ogniki. Czuje przerażenie wrogów. Powodując zauroczenie. Tworzy dwa odbijające się promienie światła, które przywracają wytrzymałość i zapewniają niezależność na przestraszenie. Okej. Okay. Może weźmy to, chociaż ten paraliż również jest fajny. Nie, wiecie co, weźmy ten paraliż. Takich rzeczy nie można po prostu pomijać. Okej, okay, chyba nie mamy żadnych talentów. Fajnych do wzięcia. Czy możemy coś fajnego wziąć? Kłujący strzał? Poświęcenie tempu ataku z dystansu dla zwiększonej redukcji obrażeń.
My... Strzelec. Zwiększa prędkość przeładowania kusz, arbaletów i wszystkich broni palnych. Okej, okay, weźmy to. Kana dużo strzela w walce. Przy okazji ma swój pistolet, który mu zabierzemy. Damy ten. Solidny estok. Zamieńmy mu również ekwipunek. Solidna brygatyna ma 50%. Możemy mu dać mu tą kolczugę. Albo to możemy mu dać. Obrona przy ogłoszeniu, obrona przy obaleniu mech. Dajmy mu tą. Trochę mniejszą redukcję obrażeń, ale co tam. Możemy mu dać również ten znakomity estok. Te. I możemy mu dać jeszcze jakieś akcesoria, tak? Tak, plus jeden. Te buty. Bicie plus 5, czemu by nie? Aczkolwiek tu już masz ten. Ruku miaru. Brat, daje mu coś do odbicia? Daje. Jeszcze pierścionki mamy. Ha? Okej, okay, plus 5 sztuk miedzi. Okej, okay, nie wiem co dokładnie to oznacza, ale plus 5 sztuk miedzi. No i dajmy mu o, obronny jeszcze pierścień. Mamy jakieś rękawice dla niego? Nie. Dobra. No to na razie tyle. Okej, okay, możemy zejść od razu na ten... O, tutaj mamy mieć to urządzenie drużyną, świetnie. Możemy zejść na ten poziom pierwszy. Możemy też zejść od razu na poziom trzeci. Tam, trzeci to jest najniższy, jaki do tej pory dotarliśmy. No. Nie, wiecie co, zanim jeszcze ten, to odpocznijmy tutaj. Percepcja plus 3. Dobra, i schodzimy na dół. Ta drużyna, i schodzimy. Mamy tych ogrów do powybijania, którymi raz już łatwiej pójdzie, ponieważ mamy tą kontrolę umysłu. No i mam nadzieję, że jakoś lepiej nam pójdzie. Dobra, w następnym odcinku ciągniemy dalej, tutaj, naszą... Nie naszą, tak. No w sumie całkiem naszą głębię. Zobaczymy, jak daleko uda nam się dojść. No i naszym celem jest zarabienie pieniędzy. Ponieważ ich nie mamy. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!